Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixela, to jest Let's Play Spyro the Dragon Japanese i to jest kontynuacja Road to Spyro Reignited Trilogy. Więc w poprzednim odcinku zrobiliśmy trzy poziomy. Zrobiliśmy Speedway, zrobiliśmy Dark Hollow i zrobiliśmy Stone Hill. W dzisiejszym odcinku będzie troszkę mniej poziomów, bo tylko dwa z tego świata. Może przejdę coś jeszcze z Peacekeepers, ale na razie moim planem jest tylko przejść Artisans. Więc tu jest to... nie... no tak. Ups! Ten, no tak, nie przeczytam tego. Toasty jest chyba tam, a to nie wiem co jest. To jest Square. Nie wiem, czy tak się tym nasadzę do poziomów. Nie mam żadnej pamięci. Pamiętam tylko jakieś... pamiętam tylko właśnie tak naprawdę Toasty, Stonehill i Dark Hollow. That's it. Nie pamiętam więcej poziomu. To jest Glide Town, to jest stage. お前のその翼で高いところから滑るように飛ぶことをグライドと言うんだよ。そのグライドがとっても重要だ。もうマスターしてるかな? Właśnie w sumie nikt nie mówił, żebym pomijał te te cutscenki. Ale na wszelki wypadek się jeszcze upewnię, żeby nie było, że o, Pixel, to ty taki jesteś. O! W ogóle odcinek jaki wstawiłem 3 dni temu, bo sobie nagrywam troszeczkę na zapas. Tak, mam zostawiać, okej. Okay. No to bez zbędnego przedłużania, po prostu przechodzimy i jak normalnego Spyro. Tylko że z zimną kamerą. Przydałoby się kombinacja po prostu klawiszy na to, żeby ją środkować tak kompletnie za nami. W sensie jak to jest w wielu... nie wiem, chyba nawet... chyba nawet Spyro to było. Że po prostu dwa psi, powiedzmy, że... wampery. いや、ここの牛たちは角の先が赤いもんだから、自分のその赤い角を見ていつも興奮してるんだよ。危ないったらありゃしない。 Dobra, nie bampery, tylko to powiedzmy R1 i L1 by... nie, o jeszcze, dobra, może nie R1 i L1. L2 i R2 by po prostu restowały kamerę, tak za nami powiedzmy. To by było fajne. Ale że tak nie jest, to... co zrobisz? Nic nie zrobisz. Dobra, teraz tu. Najpierw przejdźmy normalną część skwerku, a później później zaczniemy eksplorować dalej. Ten poziom jest strasznie liniowy, tak naprawdę. Nie ma tu jakiś za dużo, to znaczy tak, najpierw jak się pierwszy raz gra, to zapewne się zastanawia, jak wejść na wyższy poziom, który zaraz wam pokażę. O, tam. Mogę to przybliżać? Mogę. Jak wejść tam, to na pewno się zastanawia początkujący gracz, ale jak już się to dowie, to... Spyro, あおい服を着た盗賊を見かけなかったかい？あいつら我々の種族の大切な卵を盗んでるんだ。逃げ足は早いけど、なんとしても卵を取り返してくれ。そうしないと我々は頼んだよ。 To się ogarnie po prostu, może ten poziom tak naprawdę nie jest jakiś duży. Bo w porównaniu do Stonehill, które się w cholerę otwarte wydaje, znaczy, no wiem, każda ta mapa nie jest jakaś wielka, ale nadal przez design po prostu wydaje się ogromne to po prostu. A właśnie Square to jest taki poziom, no nie jestem pewien, czy... Town Square, tak to się nazywało, tak, dokładnie. Town Square nie jest takim poziomem, bo jest, no, strasznie liniowy. Jak się już tu wejdzie, tak naprawdę... Nie wiem, jak to wam wyjaśnić, no, po prostu jest liniowy bardzo. Jak na poziom Spyro. Niby jest tutaj, no... teraz ta droga, którą chodzę, ale to tak naprawdę po prostu chodzimy po bokach. Nic więcej. To nie jest jakoś otwarte, bo tak. No.
Nie wiem po prostu jak wam to opisać, no po prostu ten poziom jest cholernie inny. Co nie jest złą rzeczą, bo ja należę do osób, które z jakiegoś powodu liniowość nie przeszkadza w grach. Znaczy to w sumie też zależy. Bo jak w grach, które są nastawione w 100% na eksplorację, jak Spyro, to troszeczkę przeszkadza, ale jednak jeśli poziom jest jednak dostatecznie duży, to jakoś to wybaczam. A jak na początkowy poziom... No dobra, nie mam tu w sumie nic do obrony. Ten poziom nie dość, że jest krótki, to jeszcze jest liniowy. Okej, trochę mój argument podupadł. Ale no... Kurde, muszę się nauczyć... Nie dmuchać teraz w stronę mikrofonu, bo jak wcześniej na tym starym mikrofonie to jeszcze jakoś mało wyłapywało, tak na tym to po prostu było tylko takie tornado! I po prostu wow. Więc muszę się przyzwyczaić na przykład, nie wiem, odwracać głowę. A teraz pójdziemy do bossa w Artisan's Homeworld. Takim jest Toasty, który został pokazany w Reignited Trilogy. Na trailerze, i wygląda epicko, po prostu wygląda tak przerażająco, tak edgy, po prostu, że ho, ho, ho. Lubię ten redesign. Znaczy, lubię ten design w sumie, to nie jest redesign tak za bardzo, bo oryginalny design praktycznie jest niczym w porównaniu do tego, co było co jest w Reignited Trilogy. Więc jak się dowiedziałem, ten ruch nie jest aż taki bezużyteczny, bo podobno ma działać na te psy, ale jak widzicie, w miarę mi wychodzi po prostu dostatecznie szybko je spalanie, jak już skaczą, więc nie wiem, what's the point w ogóle nadal. I tak, w sumie te psy są tak naprawdę chyba w jednym poziomie, a przeciwnicy normalni, którzy nas zmieniają, nie mamy na tyle czasu, żeby uniknąć tego, nawet rolem, więc nadal nie ogarniam. Po jaką cholerę ten do przewracania się. Mamy skok, jest fajnie. I szarżowany. Jak co? Z tego co słyszałem, to chyba... to chyba po to, dlatego żeby w sumie... wszystkie kontrolki wyglądały tak samo, to chyba w Spyro 2 i 3 w Reignited Trilogy też będzie. Turlanie się, więc... I guess fajnie. No bo ogólnie to Spyro nie jest przystosowane do DualShocka oryginalny, więc nie mogę drugą gałką manewrować kamerą, muszę to robić L2 i R2. A jako już Spyro Reignited Trilogy będzie miał kamerę na analogu, to po prostu dadzą to wszystko. Znaczy... Nie, ja już się gubię, bo przecież Spyro 2 chyba też jest... Nie rozumiem. Nie wiem tak naprawdę rozumowanie jak jest, ale wiem tylko, że po prostu... Spyro Reignited Trilogy i wszystkie gry będą miały prawdopodobnie roll, więc... Okej, that's fine. I zabijamy teraz Toastiego, a raczej go palimy, a raczej... nie wiem. I... tum. Owca chciała się zemścić. Myk. Teraz tylko tu rozwalimy i mamy wszystko. Jadymy. I w 10 minut skończyliśmy ten odcinek, ale nie, raczej przejdę jeszcze jakiś jeden poziom z... prawdopodobnie po prostu zostawimy to na Homeworld cały, czyli Peacekeepers. Myk. Ła. Ojen, nawigowanie nim będzie po prostu zrąbane. To jest chyba opcja Stay Here, więc to jest chyba
Peacekeepers, tak. Uff. Jak byłem mały, to, przypomina mi się po prostu jak byłem mały i po prostu nie umiałem jeszcze czytać i grałem Spyro i po prostu przypomniało mi się, jak po prostu zapamiętywałem pozycję przycisku, który sprawiał, że nie leciałem nigdzie i tak jakoś mi się udawało. Koko wa Combat Garden no sekai da. Dragon tachi no sekai no heiwa to kiritsu o mamotte iru. Daga, Nassie no sei de kono arisama da. Boku ni makasete ya. Okej. Okidoki, smyk. Zrobimy tak, zrobimy tak. Więc to jest Peacekeeper, który również został pokazany na screenach niektórych. Więc razem z Artisans to są jedne, dwa homeworldy, jakie na razie zostały nam pokazane. I sądzę, że to chyba tyle będzie ze Spyro 2, 1. Bo zaraz będzie E3 i 3 i po prostu pokażą wtedy Spyro 2. Więc wtedy będą się tylko fokusowali na żeby pokazywać rzeczy ze Spyro 2. A później jakiś, nie wiem, miesiąc przed premierą będą pokazywali Spyro 3. Będą się tylko na tym fokusować, więc no. I na to wszyscy czekamy. Na to czekamy, aż nam pokażą Reignited Trilogy. Dosłownie każdy chyba komentarz pod jakimkolwiek screenem z Twittera Spyro ludzie proszą o dupsko gnorka, o pokazanie. I to jest po prostu świetne. I przyznam się, jestem jedną z tych ludzi, która to napisała. Bo po prostu to jest coś, czego mam nadzieję, czego ja się bardzo obawiam, że mogą to ocenzurować. Bo bądź co, no wiecie, jakie teraz jest ocenianie gier i tak dalej, a jakoś Spyro jest skierowany głównie dla dzieci, to muszą to mieć przynajmniej E for Everyone, albo przynajmniej od 7 zwyż lat. Powiedziałem i ocenienie ESRB i PEGI, a więc 3 wzwyż. Albo mają mieć 7 zwyż. Bo... Bądź co bądź tyłek... Nagi... Sądziłbym, że raczej... to może trochę namieszać z PEGI. Możliwe, że dadzą 7. Ale mam nadzieję, że nie będzie żadnych. Znaczy, nie chcę, żeby oczywiście było pokazany no dokładnie genetyczny tyłek gnorka, ale jednak chciałbym, żeby to właśnie kreskówko jak tutaj było pokazane. No, nie widzimy tutaj, co jest pomiędzy, więc ja bym, żeby tak to jednak pozostało. Ale no, żeby to nadal było gołe dupsko, a nie na przykład, no nie wiem, że dadzą majtki, powiedzmy, tak? To by było najprostszy sposób do ocenzurowania tego i... no, mam nadzieję, że czegoś takiego nie zrobię, bo to się... Bo bądź co bądź, to jest jedna z rzeczy, która mnie bardzo rozbawiła w Spyro, jak byłem dzieckiem, więc... Fajnie byłoby to tak, nie wiem, trochę znowu przeczytać. Znaczy teraz... Nie no, nadal mam gówniany humor. Więc no... Chyba nie mam dla siebie żadnego... tego, no jak to się... usprawiedliwienia. Nadal mam gówniany humor i pewnie jakby została mi pokazana... jakby mi został pokazany tyłek gnorka w HD, to my pewnie się śmiał jak moje dziecko. Więc no... Jestem dzieckiem jeszcze w środku. Okej. Zaraz myk. Na serio, Spyro... Nie wiem, czy to przez kamerę, czy... przez co, ale... Spyro tu w cholerę wydaje się, jakby po prostu skakał na kilka metrów wzwyż. Co jest... zarazem fajne i niefajne, I guess? Nawet się nie poruszył.
To jest po prostu skill. Więc będziemy mieli później zabawę z tymi jajkami, bo niektórych nie pamiętam tak dokładnie. Jeśli mam już cztery. Więc mamy tu jeszcze tego smoka. Tatakai ni konshite wa dare ni mo makenai. Tatakai kata nara ikura demo oshiete yaru zo. Demo yarare chatta yo ne. Dakara yudan suru na toukoto da. Okej. Więc teraz idziemy do jaskini. Peacekeeper jest bardzo łatwy do 100%owania, bo po prostu ten poziom akurat znam na pamięć w 100%owaniu. Myk. Ha, dwa na raz. I jeszcze tu. I myk, 100%. Halo? A, Spyro? Czy nie w tą stronę? Halo? Okej, okay. Zaczynam wiedzieć, dlaczego ludzie tak bardzo tego nie lubią. Okej, okay. Mamy 16 minut na karku. Nie wiem, czy jakiś poziom mi się uda przejść. Bo nie pamiętam ich kompletnie. Dobra. YOLO, wejdziemy tutaj. 1200 klejnotów. Okej, ten może być. Ten jest dosyć prosty. Pamiętam, jak Jim, pozdrawiam Jima, kto zna, ten wie, kto to, taki youtuber, polecam bardzo sobie obczaić, tam Gran Turismo nagrywa sobie i różne inne takie rzeczy, jak z dwój, a nie, to już skończył, kiedy Gran Turismo 4 i te sprawy, więc sobie obczajcie tam, jak chcecie, nie zmuszam wam, ale fajnie by było, jakbyście zobaczyli. I w każdym razie tu pamiętam, jak się męczyliśmy, bo tu jest taka jaskinia. Tego nie zobaczycie, więc na chwilę będę miał w dupie tego złodzieja. Okej. Okay. Teraz tu. I cholera. O, tu. Teraz widzicie. Tu jest taka jaskinia. I chyba przez pół godziny męczyłem się wraz z nim, żeby wyjaśnić mu, gdzie to jest, gdzie musi wejść, a później jeszcze dodatkowo, gdzie musi stamtąd polecieć, bo tam jest wyjście z jaskini. I dosłownie chyba pół godziny, albo nawet i więcej, męczyłem się z tym, żeby mu wyjaśnić to. Po prostu jak już dotarł tam, to chyba byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. W tamtym momencie. I to mi tak zapadło w pamięć bardzo. Ale nie, to po prostu było komiczne po prostu. Oj, klnąłem w czacie po prostu ze szczęścia, przyznam. Niechlubnie. Taskata, arigatoyo. Niechlubnie to przyznam. Ale dobra. O, chyba znalazłem myk na to, żeby mojego oddychania nie było słychać. Więc mogę sobie wzdychać teraz. Hell yeah! Okej, więc teraz myk. Wejdziemy tutaj, czy... A, dobra, tutaj najpierw. Tu jest dalsza część. Goddammit. Myk. Sygnorków. Oh shit. Prawie bym nie... O, właśnie, to też rzecz, którą mogą ocenzurować, te bronie. Niby te bronie wyglądają trochę jak trąbki tak naprawdę, ale still to są guns. Wiecie, pistolety, sprawy. Broń palna, o, może tak.
Więc mam nadzieję, że tego nie ocenzurują, że zrobią po prostu to kreskówkowo, co najwyżej. No serio, kurde, jak ja bardzo nie chciał cenzury w Spyro. Chociaż może być właśnie, żeby wejść w to 7+, chociaż. O, Spyro, ureśiny, anu jancia buzgonu. Ore ni sugoi himitsu o shie ya. Jitsu wa na. Nan nano? Wasureta. Po prostu no... Świat... tak trochę zahaczam o politykę, ale według mnie świat obecnie jest trochę zbyt przewrażliwiony. Nawet jeśli chodzi o gry, no już nawet o same gry, że gry powinny być zbanowane, bo zrobią ludzi z przestępców. Jeśli grasz w GTA 5, to automatycznie jesteś mordercą. Nawet nie możesz się bronić, jesteś mordercą. Koniec, kropka. Nie, to jest najgłupszy powód, jaki kiedykolwiek słyszałem. To jest po prostu... Nie wiem, świat po prostu zwariował ostatnio. Jak oglądam sobie czasem newsy, czytam na Twitterku czy coś, to po prostu... Co się odwala, to ja się za głowę łapię. Czyli co, jak nie wiem, jak grałem w Metal Slug, jak byłem mały, to co, automatycznie jestem na liście. O, on może zabić człowieka. Aha, fajnie, zarąbiście. Nie no, spoko, okej. Okay. To nie ma sensu po prostu. Ale tak właśnie myśli świat. Nie wiem naprawdę, jak ktoś może być głupi, coś takiego myśleć. No dobra, rozumiem. Że gry, że tam jakieś agresywne media mogą jakoś wpływać na dzieci. Że coś, że... Koko wa kasete wasira no toride datta. Ue made tadori tsuku no wa taihen dazu. Boku nara daijoubu datte. Że media jakoś mogą wpływać na dorastające dziecko i tak dalej. Że nie wiem, zobaczą coś powiedzmy w filmie, jak się bije dwóch bohaterów i chciałbym to z kumplem spróbować i ops, coś się stało. Powiedzmy, nie wiem, siniak się stał, o, powiedzmy. No to dobra. No niby fajny movie i tak dalej, ale... dzieci jakoś kiedyś to robiły i nikt z tego nie robił problemu. Tak powiedzmy, czytuję starszych, a sam jestem jakoś stary bardzo, 18 lat tylko. Więc się wypowiadam, bo jestem już jakimś niedorosły. po prostu... Jakie muszę zebrać myśli. Ale jednak właśnie dlatego też są ratingi, że dlatego nie kupuje się powiedzmy 6-latkowi GTA 5, bo to nie jest gra przeznaczona dla niego. Może mieć na niego zły wpływ, bo uzna, że na przykład coś jest z gry fajnie i będzie chciał to porównać. To wszystko tak naprawdę zależy od rodziców. Jak rodzice podchodzą do tego wszystkiego, jak pilnują dziecka, uwierzcie mi, jeśli... Ja, joku kite kureta. Konna muzukashii tokoro made glide de kurareta nante sugoi janai ka. Nido to koko kara ugokenai to omotte ta yo. Hage washi tachi ga itsumo boku no ue ni tomatte sa. Jeśli dzieci grają w takie gry, to są. Tak, są troszeczkę bardziej agresywne, bo widzą jak to jest, jak fajnie to jest, więc to trochę naśladują, ale to nie jest wina gier, że są takie, to nie jest wina gier, że są agresywne, bo są te agresywne gry tak naprawdę są skierowane do zupełnie innej, do zupełnie innego grona osób. To wszystko zależy od tym, jak rodzic tak naprawdę pilnuje dziecka, jak już gra w coś. Dziecko, co nie powinno być dla niego. Rodzic powinien tak naprawdę co przy tym, nie wiem, siąść i chociaż, tak, to trochę według mnie, to trochę zabrzmi tak trochę obciachowo, ale rodzic powinien wytłumaczyć dziecku, co w grze
tak naprawdę się dzieje, co to jest, wyjaśnić mu dlaczego to jest złe. Znaczy, wiem, to brzmi tak, że o, chciałem sobie tylko pograć i nie myśleć o dlaczego życie jest do dupy i tak dalej, a teraz bym tłumaczyć, że dlaczego tak nie wolno robić, truć mi tylko będą. That's not the point, to jest po prostu nauka. Nauka, bawiąc uszy. Gry tak naprawdę po to, według mnie, były troszeczkę tak stworzone, że bawiąc uszy. A już w szczególności te dla młodszych są tak zrobione i dlatego nie powinno się grać w gry starsze. Więc no. To jest taka moja troszeczkę opinia. Trochę pokręcona, wiem, jak każda moja opinia jest po prostu pokręcona, ale mam nadzieję, że trochę jest w tym sensu. Możecie oczywiście dołączyć do tej dyskusji. Znaczy wiem, że pewnie większość z was powie, że tak naprawdę skrytykuje tylko i wyłącznie ten statement, że gry robią z nas zabójców i tak dalej, bo to jest popularne od paru, no od kilku, paru lat. Więc no, to na pewno wiem, że się stanie. Ale to by było tak właściwie na tyle w Spyro w tym odcinku. Już mamy 26 minut i nie zdążę przejść następnego poziomu jakiegoś, więc tutaj w takich spokojnych krainach, więc po prostu powiem, że dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Oczywiście zapraszam do dyskusji o jakichkolwiek tematach, jak tutaj zostało poruszone. Na razie i cześć! Pa pa! Chaos! Control!